Także faktycznie chyba nam admin troszeczkę przysnął w międzyczasie, ale już mam nadzieję jest i możemy rozpoczynać spotkanie. Poszedł restart, a więc jest live. Już teraz na pewno możemy rozpoczynać mapę numer 2, czyli The Dust 2. No i jestem bardzo ciekawy, myślę, że wy również, jak teraz poprowadzi swój zespół Samiec Alfa, Patryk Zdzięcioł. Czy tutaj będzie lepiej niż na Mirażu, bo tam było słabo, szczególnie na początku, kiedy przegrywali 8-1, później 2-9. No zobaczymy, czy to będzie lepiej. Zaczną po stronie terrorystów, tymczasem szybkie wejście na długą. Easy jakby już chyba wiedział, pójdzie jednak z ryczkiem na galę, trochę już niepotrzebnie, bo terroryści będą wbiegali. Tu zabraknie kontroli, zabraknie pomocy, a terroryści już przechodzą, zobaczmy. Easy nawet nie wie, co się dzieje, dopiero teraz zobaczy, że samołki są i że ktoś przebiega, a terroryści już zabili bombsite. Easy próbował, ale nic z tego nie wyszło, jeszcze na jedna galę, 1 HP na koncie jeżyczka, fatalnie to wszystko wygląda dla zespołu A. Nerwanion celowany w galę, tu Easy próbuje wychylać, próbuje pestę jakoś strzelić. Pongowski atakuje, Alin, jeden frag dla niego, pójdzie na plecy jeżyczek, to jest jakiś pomysł. Zresztą już kontroluje Saju, a przecież był mocno bity jeżyczek. No jeszcze próbuje sprawdzić sobie Saju, co tu się dzieje, zobaczył już Marcina. Ale Saju chyba na spokojnie sobie tej poradzi, Nate jeszcze na Marcina, nie przyjemnie, tylko za 3 HP. Próbuje odbijać antyterroryści, już jest od gali, Easy wychodzi na bombset, Pongowski nie może trafić, w końcu jednak siadło, Pongowski znów się wziął za kierowanie swojej drużyny, Marcin zostaje sam, podnosi żeby jeszcze 5-7, ale dobrze Marcin, 1-3, nie ma jednak już czasu. I teraz jeszcze próbuje zdobyć fraga, żeby zdobyć jakieś pieniądze, ale nic z tego nie wynika, no i zginie pod wpływem wybuchu bomby. 1-0. 1-0 dla terrorystów, także znowu ekipa Caja zaczyna z wysokiego pułapu. Znów wystawia wysoką poprzeczkę przeciwnikom. No i P90 kupiony, Nerwarian i Tybek. No także chyba widać, kto faktycznie zarządził rush z P90 na mapie The Mirage. No i pierwszy tabeli Pongo. Znów dwa fragi. Master czułek po 1 i 1 frag Saja. 0 jeszcze Nerwarian i Tybek. Może teraz z P90 coś się uda zdobyć. Tym bardziej, że Tybek już wchodzi na bombset B. Tam jest kapitan Alien. Tybek serio full auto z tego będzie się też niecelnie. Pongo w międzyczasie trafił, ale już zestrzelony. Teraz wejście na bombsite, a z długiej Saju dokłada fraga. No i razem atakują. Nerwarian tak mocno bity zostaje na plecach. Jeżyczek na bombsite z 5-7. Próbuje jeżyczek, ale pomaga. No i już Saju koledze, chociaż to master czułek zdobywa fraga. Wraca Marcin, wraca Alien z 50-kami. No właściwie z 1-50, to właśnie Alien. Mocno bity jest Nerwarian, mocno bity już jest master czułek. Powoli, powoli Alien ze smoka się wyłania. To będzie niespodzianka. Alien, ależ tu zrobił wjazd. No już na blisko Saju, oj, w złym momencie wyciągnął broń sobie Alien, mógł już zestrzelić. I zostaje sam na dwóch. Nie ma defuse'a, Saju powoli wychyla Alien, piękny frag, no i to jest 1-1, ale Nerwarian już był na blisko. No i wszystko pod kontrolą Nerwarian. Wyczarowo tego ostatniego fraga. Mimo, że ledwo było widać tę główkę Aliena, to jednak Nerwarian wypatrzył się, na pewno Nerwarian jest bardzo dokładny, w końcu gracz League of Legends. A więc jest 2-0. Terroryści tym razem chyba szybki rush na bombset B. Adam chyba się domyśla, co się dzieje. O, i tutaj wjeżdża na blisko Pongowski. Dostaje po głowie, piękny headshot dodam, ale to za mało. Marcin jest tam ze strajfem na skrzynkach, a Pongowski się rozpędza. Jest i hat-trick i pędzi po Ace'a. Tu zmieni sobie broń na USPK. 11 kulów w magazynku, ale Alien miał MP7. Jeszcze Alien próbuje, dwa fragi dla niego, no i zostaje sam Easy od pleców. Tu jednak Master Czułek kontroluje trupiarnię i chyba już słyszy kroki. No i Master Czułek na spokojnie powinien sobie poradzić. Tak jest, 3-0 dla ekipy Saja. Także znów idą jak burza. Nerwarian nawet tutaj się pojawił na czacie, wkleił łatwo emotkę. No wszystko widzicie było pod kontrolą Nerwariana, nie było problemu, żeby tego fraga zdobył. 3-0. 3-0 dla terrorystów. Antyterroryści oczywiście już na fullu. Easy z M4A4, granat i flash, tym razem na gali. I próbuje podkrócić, Saju jednak jest na środku. Easy bardzo agresywnie, może trochę niepotrzebnie. Saju już się wceluje, no i od dolnej trypialni, w razie czego miałby Pongowskiego do pomocy. Alien próbuje pestkować przez tego smoka, ale tu nic nie siada, no już jest Pongo. No i Alien ładnie tam zdobyła fraga. 4-3, trafił jeżyczek na długiej. Myślę teraz terroryści, co tu zrobić. Jest Caju, jest Nerwarian, jest z nimi razem Master Czułek. Na razie powolutku, spokojnie będą podchodzić pod swoje pozycje. Cały czas Alien na środku. Dwóch zawodników na bombsite B, jeden na środku i tylko jeden na bombsite A. No to jest chyba złe ustawienie po stronie CT. Brakuje tam jeszcze kogoś na bombsite A u jeżyczka. Być może Easy już dał info koledze, bo Alien wraca pod galę, więc chcą stanąć 2-2. Saju wychyla dobrze, Alien znów trafia. Nam Alien, który będzie drugi frag do niego. Teraz jednak Master Czułek, 2-3. Chyba nie spodziewał się jeżyczka na Romanie. To będzie niespodzianka. Wychyla się Master Czułek, a tu jest jeżyczek, trafia raz. Nerwarian już na blisko, Nerwarian jest szansa. Trafił Nerwarian, ma 22 HP na koncie, ma bombę. Będzie oplantował
Na BS-ie, centralnie na BS-ie. Ma Nate'a Marcin, może go rzucić na bombsite. Ten Nate mógłby być zabójczy. Nerwarien zestrzelony tym Nate'em. A więc jest 1-3. Odbili wspólnie Marcin i Adam ten bombsite. Jeszcze pozbierają sobie bronię. Marcin zaraz podniesie Akacza. Na pewno woli Akacza niż Famasa. Szuka go jeszcze w ekwipunku. Jest Akacz, Ako, Marine Revenge po Nerwarienie. Jest pierwsza runda dla zespołu CT. I tyle. Antyterroryści czuć się na fullu, Tybek widzę, że snajperką. Nerwarien jeszcze kombinuje co kupić, w końcu wybierze Akacza prawdopodobnie. Pongo tylko stekiem wyjątkowo, bo pieniędzy brakowało. Chyba zginął w obu rundach jako przeciwnika. Tybek tym czasem na długiej, już powoli wychyla. Jest tam jeżyczek na samochodach. Tybek dobrze coveruje swoich partnerów, którzy będą mogli wejść na długą. Tu już jest Caju. Powoli, powoli będą podchodzić. Jeżyczek wciąż na samochodach. Tybek już go zauważył. Tybek z pierwszym fragiem. Jeżyczek na raty, ale to wykorzystuje Tybeka, więc... Jest 5 na 4. Easy na bombsite, centralnie schowany. Nie ma jednak pomocy od kolegów. Tutaj jednak razem z nim Adam niedaleko, a więc jest szansa, żeby bombsite A przypilnować. Tym bardziej, że Alien trafia na środku. Wciąż Easy czeka. Oj, Adam, musisz teraz uważać, bo już na plecach są terroryści. No i Easy przed szansą. Oj, to może być jego runda, zobaczmy. Blisko niego jest Master Przyłek i Saju. No i Easy wychyla, ale Saju. Piękny headshot. Na bombsite B trafia Nerwarien, no już tylko Alien zostaje przy życiu. Bomba jednak na bombsite A. Pytanie, gdzie pójdzie Alien? No musi pójść na bombsite A, bo chyba dał info Easy, gdzie jest dokładnie zawodnik z bombą. Chyba, że go nie zauważyli do końca. No i Alien, ciekawe. Pójdzie pod bombsite B, a tutaj przecież bomby nie ma. Nerwarien robił plecy po prostu. Szuka teraz rywala pod celownikiem. Mało HP, więc wszystko robi na łoku Nerwarien. Chcą się zakraść pod przeciwnika. No i Alien już wie, że tu jest pusto, że tu nikogo nie ma, że tu nie ma bomby przede wszystkim. Że tej rundy już nie ma szans wygrać. Nerwarien słyszy kroki, ale to będzie frak Aliena. Musiał być, tak jest. 1-2, ale wie, że tej rundy już nie ma prawa wygrać. Musi zachować sobie broń, tym bardziej, że jego koledzy są kompletnie spłukani. Także znów ekipa Saja idzie jak burza. Alien 10 fragów, on tutaj tabelę otwiera. Jeszcze Alien przed szansą, ale już nie zdążył zdobyć fraga. 10 fragów Alien, no on tutaj tych fragów ma ewidentnie najwięcej. Po stronie terrorystów Saju 6, tyle samo Pongo. Nerwarien 4 fragi, także Master Czułek. Tybek 1 frag, ale bardzo ważny. W poprzedniej rundzie trafił idealnie Jeżyczka, więc przewaga 4-1. No i znów runda jako po stronie CT, tylko Alien z M4. Flash na środku, agresywnie Saju na gali, tutaj będzie Easy szansa, Easy nic się nie widzi, oj! Świetny flash od Saja, no i bombsite, a już stoi otworem. Próbuje podejść Alien, ależ dostał pestkę w głowę, no już tylko Marcin przy życiu walczy z Sajem, chowa się jeszcze Marcin. Próbują zachować życie, przynajmniej przez moment. Ale terroryści na pewno nie odpuszczą, będą go gonić, to jest pogoń za fragami, zobaczmy kto będzie pierwszy, może Nerwarien, który już jest od gali, ale on pędzi na nożu, tego się chyba nie spodziewa, no i Marcin na blisko i będzie po prostu kosa będzie Saju, jeszcze zanożowany Saju przez Pongowskiego, chyba chciał Pongowski trafić rywala przed kolegą, ale w końcu zginął Marcin, no i Pongowski, który w niego celował, trafił w powietrze, tylko trafił Saja, no i mimo tego, że Saju był mocno bity, przez swoich rywali to właśnie Pongowski zdobywa fraga, więc 5-1 dla terrorystów. No i znów runda eko. Marcin kupuje sobie na M4, pozostali z pistoletami, no to się nie mogło zgrać, a tymczasem szybki wjazd na bombsite B. Marcin przed szansą widzi rywali, oj! Idealnie między dwóch, czy między trzech zawodników strzelał z M4. Także już szykuje się kolejna runda. Easy próbuje wejść na plecy, ale tu no nie ma jak powalczyć za bardzo te fragi. Pongo dokłada fraga dla swojej drużyny, Easy na plecach, nikt tej trupialni przez chwilę nie patrzył, tu jest Saju, reloadował w złym momencie i to jest szansa dla Easy'ego. Podnosi Akacza, na blisko jest Master Jewek, jest frag dla Easy'ego, tam jeszcze był Pongowski, Easy, ależ się rozpędzał. Już tylko Jerzyk przy życiu, na plecy pędzi Tybek, ile ma sił w nogach, no i dorwie przeciwnika, jest Jerzyk, oj, obijany z Glocka, no nie wiem czemu. Zmienił broń na Glocka, Tybek może nie miał kul w kałachu, ale jest 6-1, wysokie prowadzenie zespołu terrorystów, no i na fullu zespół CT, oczywiście wszyscy poza Marcinem mogą grać na karabinach. Ale grać trzeba. Marcin z Diglem. Stat-track Desert Eagle Naga. Trafiony Alien na środku, ale Alien trafia idealnie z tej AWP, na proszę. Jak to ładnie siadło, wcelowane w palmę. Terroryści powoli będą podchodzić pod długą. Tu smoke od Masterczułka próbuje podejść pod galę. Oj, tutaj było blisko, żeby trafił. Master Człowiek próbuje zaatakować, Tybek tymczasem trafia na długi. Tam jeszcze jest Easy, Adam z kolei na Romanie, Easy z jednym fragiem, drugi frag dla Easy'ego. Nie zdążyłem się przełączyć, ale jest Caju, jest także Master Człowiek, który trafia na bombsite, a wychylił w końcu się Adam. No i to Master Człowiek wykorzystał idealnie, 2-2. Marcin i Alien będzie wcelowany, będzie patrzył, czy nie przechodzi zawodnik
terrorystów tu jest. Luka przebiegał po fleszu. Saju błyskawicznie przeskoczył, no i będzie plantowana bomba. Master Człowiek z kolei podnosi Skara 20. Wcelowany w galę, będzie ciężko to odbić. Marcin już pędzi od długiej, nikt tam w tym momencie nie patrzy. Ale wciąż od respa, od dołu. To jest ten moment. Podniesie to na pewno snajperkę Marcin. To będzie okazja, żeby zaskoczył przeciwników. Nie, w końcu nie wybiera sobie żadnej broni. A jednak M4A4. Jest już na plecach. Dwóch zawodników celowanych w galę. To też jest problem. No i zobaczmy. Jest Nate od długiej. Wychyla się Marcin. Saju bity. No i Saju dokończy akcję. A więc znów Saju. Hat-trick tym razem na jego koncie. 7-1. No i nie wiem, czy jest jakaś nadzieja po stronie CT, że tutaj uda się wyratować rundę. Absolutnie jednostronne to spotkanie jak na razie. Adam z Bondem, 017. No nie jest klasyczny przynajmniej ten Bond. Wcześniej naprawdę ta gra mu wychodziła, na 2-2 nie czuję tego i nie czuję. Obawiam się, że tym Bondem tylko poszedł nawet Skara, no ale... To jest runda eko po stronie CT. Marcin być może będzie chciał skracać po tym, gdy zobaczył, że tyle zawodników stoi na respie, ale nie, nic z tego. Pongo wcelowany w trupiarnię. Już tam szuka kontaktu z przeciwnikiem. Pongowski... Zawupą tym razem. Snajperką jeszcze chyba nie widzieliśmy go w tym meczu gwiazd. Saju też podchodzi na blisko, ale to będzie okazja dla Marcina, bo jest sprytnie ustawiony. Boski troszeczkę niefortunnie sobie podskakiwał, ale Marcin to może wyciągnąć. Marcin już z 250. Oj, niecelnie, ale pomaga Boski. Jest pierwszy frag dla niego. W końcu się udało, chociaż terroryści wjeżdżają na bombsite. Tu już jest Saju, spróbuje sobie każdy kąt. Rzuci sobie smoke na bramę bardzo dobrze. Rzucamy ten smoke, też z kolei jednak za plecy. A trafia Desi. Master Człowiek ze Skarem 20, podniesionym wcześniej po Adamie, no i tylko dwóch zawodników, ale podnosi skauta Easy, jest coraz bliżej, no ale Saju już kontroluje plecy. Jeżyczek zawupał, 1-2, będzie walczył. Nerwarien schowany za dwójkami, niecelny strzał Jeżyczka, już myślałem chyba, że zdobył tego fraga, ale to się nie udało i pięknie. Rzucony flash od Master Człowieka, we dwóch bronił się przed Jeżyczkiem, ten podnosi snajperkę. Zresztą będzie próbował podejść, ale nie ma defuse'a i chyba zrezygnuje w takim wypadku. Myślę, że będzie starał się zachować broń. Jeżyczek 6 fragów, 11 fragów Alien, Easy, 5 fragów do fragi Marcina, 1 frag dla Adama, to jest za mało absolutnie, żeby powalczyć. No i ciekawe, czy jeszcze jest jakaś nadzieja? No znowu jesteśmy do jednego, znowu sprawdza się ten sam scenariusz, co był na mapie Demirage, który też był bardzo podobny. Nerwarin wychyla w końcu niecelny strzał Jeżyczka. Nie starał się schować broń, tutaj na środku jest już Master Człowiek, próbuje skanować dolną trupiarnię, no i miał szczęście Jeżyczek, że wyszedł na czas, bo ten Skar mógł go jeszcze sięgnąć. No brakuje tych fragów drużyny CT, brakuje mi przede wszystkim fragów i z jego Jeżyczka, no ale z drugiej strony nie miał gdzie fragować, kiedy cały czas ekipa terrorystów wyciąga tego pierwszego fraga, czy pierwsze dwa fragi. Na różnych pozycjach teraz szybkie wejście na środek, błyskawiczny atak, ale szybko zaatakowali. No i zobaczmy jak mądrze, jak sprytnie. Tu nikt nie kryje, mogło sobie wejść na bombsite B, który jest w ogóle niepilnowany. Zaraz będzie w szoku, alien teraz celowany w okno, będzie okazja, ale szybki strzał w głowę od Saja. No i po raz kolejny Saju, a więc już jest 5-3. Antyterroryści bez szans, wie o tym Easy, wie o tym Jerzyczek, wie o tym Adam. Będą tylko wcelowani w środek, że zdobędą jakieś fragi, no bo to jest jedyne co mogą zrobić. Więc tak to wygląda. Jerzyczek wcelowany wciąż na środku, licząc, że jeszcze zdobędzie jakiegoś fraga, że zabierze chociaż jakąś broń, też terroryści? Nie, no nie ma tak dużo pieniędzy. Wystarczyłoby wygrać jedną, może dwie rundy z rzędu i mieliby eko, więc byłoby ważne. Jerzyczek z ładnym trafieniem ZWP. Jeszcze będzie polował na kolejnych. Jest tam Nerwarin ze snajperką, być może podejdzie, licząc, że on kogoś trafi, chociaż z drugiej strony też, no muszą szanować te broni zawodnicy terrorystów, bo mimo, że prowadzą teraz wysoko, to wszystko się jeszcze może zwrócić przeciwko nim, a tu Jerzyczek po raz kolejny trafia. Jeszcze Nerwarin trafiony, Jerzyczek hat-trick, ale... Ten hat-trick bez większego znaczenia oczywiście, bo no to już po rundzie te fragi takie jałowe, niewiele znaczące, na razie przynajmniej, no chyba, że uda im się faktycznie zdobyć tę rundę, może dwie, no i zmuszą rywala do grania rundę eko, chociaż do tej rundy eko jeszcze kawałek, bo 6900 ma Master Czułek, Tebek 4300, więc i tak będą mogli zagrać, no ale popatrzmy. Na bombsite B Marcin i Alien standardowo we dwóch. Jezi z kolei bardzo agresywnie na gali, tutaj już skraca, będzie szedł na plecy, zaraz da info, słuchajcie, wracajcie na bombsite B i zaraz będzie rotacja, zobaczcie, już rotacja jest. Easy skontrolował mapę i już daje info, trzeba wracać, pójdzie jednak na długo, tu jest Tybek, słyszę kroki Easy, pójdzie do niego Easy na pewno, zdobędzie tego fraga prawdopodobnie już za moment. No ale czy to ma jakieś znaczenie, bombsite B został zajęty, tam jest bomba. Też trafił Adam, no i Easy na plecach, niespodzianka, 2-3, Jerzyczek Easy, no dwójka najmocniejszych graczy teoretycznie na papierze po stronie antyterrorystów. Adam pisze autolama, nice, no ale z drugiej strony też to jest jego autosnajperka. Adam sobie sam tę autosnajperkę kupił kilka minut temu i wciąż ją ma jeszcze Master Czułek. Jerzyczek zostaje sam.
Jerzyczek zostaje sam na dwóch graczy. No i znów mi będzie zachował broń. Nie będzie odbijał, będzie 10 do 1 dla terrorystów. No to jest pogrom, to jest masakra. Znów poluje na jakieś fragi. Nerwalinek schowany, nie chce tracić broni. No to się uda zrobić. Oj, a może? Nie, jednak się uda zrobić faktycznie, bo niecelny strzał Jerzyczka. 10 do 1. No Master Człowiek faktycznie wciąż widzimy, że ma skara 20 po boskim CC, bo właśnie to Adam kupił tę autosnajperkę, także może sobie z niej cały czas strzelać. Wiesz, pan widać, że NTC w ogóle boją się przebiegać na bombce B. No i niecelne strzały, no a tymczasem będzie okazja, Alien chciał wjechać na przeciwników, jeszcze Easy przed szansą, Easy rozpędzał serię, ale Nerwarian był tu szybszy. No i przecież mocno bity był też Easy. Pongowski zliczył asystę. 4 na 3. Znów przewaga w ostrym terrorystów. No i bombset był odpuszczony. To już wracają snajperzy ekipy CT. Jest Adam z autosnajperką. Także jest sfrustrowany, ale daje przeskoczyć przeciwnikowi. No on akurat ma jakieś problemy z lagami, więc to jest też problematyczne. Bombą sobie przeskoczyło na lewo, na prawo. Nerwarian chciał poczekać na partnera i dobrze, bo tu się przyda pomoc. A Tybek już pójdzie od pleców. Niespodziankę będzie on za chwilkę. Adam, no tutaj nikt go nie słyszy. Zobaczmy. Oj, Tybek może to zrobić. Zobaczmy, jest kosa dla Tybka. Jerzyczek z jednym fragiem. Chyba już wie Marcin, że tutaj na plecach jest Tybek. 2 na 3. Pójdzie od trupialni. Jerzyczek nawet nie. Oni czekają. Bomba tyka. Znów nikt kwawił się od odbijania. W ogóle nie walczył zawodnicy CT. Może teraz coś się uda zrobić. Mam nadzieję, że Marcin jest okazja dla niego. Ucieka Tybek. Za wolno to wszystko trwa. Jerzyczek już przy plecach, Nerwarian wchodzi w smoka, no i to będzie łatwy frag dla Jerzyczka. No i mimo tego, że zdaje się zdobyć kilka fragów, to bez żadnych szans, jeszcze bardziej dokłada fragę. Zabuchowują dwie wupy, no ale co z tego? Będzie 11 do 1. Nawet Easy nie jest w stanie pomóc drużynie, słuchajcie. 7 fragów tylko Easy'ego w tym meczu, 1 do 11. No masakra, słuchajcie, kompletna masakra. Jako sobie urządzili tutaj zawodnicy terrorystów. Ale to jest właśnie, słuchajcie, problem. Bo jednak jest tych dwóch zawodników po stronie drużyny B, czyli drużynie Saja, gdzie tych dwóch zawodników kieruje. No to jest Saju i Pongo, ewidentnie. Ta dwójka tutaj zdobyła tych fragów najwięcej. No i do tego trzeba dołożyć tę Masterczuga, który też naprawdę gra bardzo dobre spotkanie. No i tych dwóch lolowców, Nerwarian i Tebe, którzy robią swoje. No może nie kierują tych rund, tak jak Pongo czy Saju, ale jednak te swoje fragi potrafią dołożyć w takich trudnych momentach. Sam Adam na bombsite, a Saju walczy z nim. Widać, że Saju się boi tego Adama i jego snajperki. Jerzyczek z fragiem na długiej próbuje wychylać. Tutaj jest jednak Nerwarian, niespodzianka, tylko Jerzyczek popatrzył na niego. No i znów przewaga, ale mamy i z jego przeżycie. To może będzie szansa. Tybek na środku, Nerwarian. To Tybek oczywiście już ucieka. No i Easy po raz kolejny ginie, ale strzał ze snajperki od Tybka. No i tylko Marcin przeżycie, ostatni żywy. Znów Marcin w klaczu. Próbuje walczyć, Nerwarian, niecelny strzał będzie próbował Nerwarian, no i teraz dłużej przycelował, chciał mieć pewność, że trafi. No i 12-1, fatalny mecz. Fatalny mecz, po prostu fatalny mecz dla Easy'ego i spółki. Znów po jednym fragu Sayo Pongo. Teraz Nerwarian dołożył 2, Tybek 1, Desi, czyli Master Jewek, tym razem bez żadnego trafienia. Pongo, 4 gwiazdki, 4 gwiazdki jakże Nerwarian, no proszę. Ale to po prostu bomba wybuchła wiele, wiele razy. Jerzyczek na długiej z AWP boom wychyla tutaj Pongowski, zafraszowany przez swoich partnerów. Ucieka Jerzyczek, ma kłopoty, Pongo coraz bliżej, Jerzyczek, szansa, jest frag! Błyskawicznie chciał wychylić, żeby pomóc Nerwarian, ale tym razem się nie udaje. Jerzyczek od dołu, zobaczył go Nerwarian, rzucony flash, wychyla się Jerzyczek, ale strzał od Nerwariana! Czy on trafił? Mam wrażenie, że trafił Jerzyczka. Do 16 HP, no ale to jest 4 na 3 po stronie CT, no jest okazja. Zginął jednak Easy. I to może być problem, Jerzyczek na wieży. Też na zapiekance, jak kto woli, to różnie jest nazywane. Zapiekanka, wnęka, sprytną pozycję Jerzyczek, to może być frag i jest frag dla niego. No i to jest problem dla zespołu terrorystów, że zostało dwóch zawodników ze snajperkami, ale to jest taka sprytna luka zostawiona i to wykorzystuje Jerzyczek, wjechał na przeciwników i to są 4 fragi dla Jerzego Janowicza. No to była jego runda, najpierw Pongo. Później trafiał kolejnych zawodników, idealnie więc wręcz Jerzyczek. No i dzięki niemu jest 2 do 12. To oczywiście nie jest specjalnie powód do radości, no ale Jerzyczek zrobił robotę. Terroryści na spokojnie, widać, że ze snajperkami tutaj Master Człowiek ma to 5 pomp, widzę nawet w drużynie. I chyba szykuje się wjazd na pomp B, będzie wjazd taki pompatyczny na bombset B. Marcin z granatem zapalającym, to może być problem dla nich. Oj, ten granat nie wszedł za bardzo.
Jeszcze Nate Easy przeskanuje. Oj, to może być jego runda. Zobaczmy Easy, ależ pobijani są terroryści. No i wjeżdżają w końcu. Easy chowa się na moment. Easy trafiony już, a więc ten wjazd z pompami udany. Nerwarien i Tybek. Dwójka lolosów wyczyściła. Chociaż Tybek niepotrzebnie wychylił z bombą chyba poza bombsite. No i zobaczmy. Pongo i Master Czułek. Jeszcze Pongowski zostaje sam. Z tym Saudowem. Przydałby mi się jakiś flash, ale flasha już nie ma. Nieudany ten flash. Mógłby to wykorzystać Pongo. Oj, jest już na blisko tam schowany. Na plecach ma Aldama. No ale to będzie runda do zespołu antyterrorystów. No ten wjazd z tymi pompami był dobry. Gdyby tylko Tybek nie wyjechał przed bramę z bombą, to myślę, że mogła być runda. No ale przez to musieli po tą bombę pójść. No i wychylali po kolei. To wykorzystał Alien, który zdobył w tej rundzie 2 fragi, 3 nawet. Także jest runda. 18 fragów jeżyczek. Całkiem niezły wynik tak naprawdę, jak na 3 wygrane rundy. Później Alien 14 fragów, Marcin i Easy po 7 i 3 fragi tylko Adama. No też od Easy'ego tych fragów mi brakuje, no ale widać, że on się pogubił troszeczkę w tym meczu. Pogubił się na mapie, nie wie gdzie się ma znaleźć, próbuje chodzić na długo, próbuje chodzić na bombset B. No cały czas gdzieś próbuje załatać luki, tylko że jak on pójdzie na inny bombset, ta luka jest gdzie indziej, którą wykorzystują terroryści. Tym razem wejście na galę, tu jest cała piąta drużyny CT, tego się chyba Easy nie spodziewał, aż Jerzyczek zwątpił na moment. Też Jerzyczek zaczynał swój taniec z tym tekiem, no ale się nie udaje to do końca. Jeszcze Master Czułek, wciąż atakowana jest gala, próbował Master Czułek, ale jest już do pomocy z dolnej trupialni. No i Alien i Adam przeżyciu. Dwójka zawodników terrorystów, no dwójka zawodników CT. Może Alien, może on znów coś trafi. Wciąż Tybek jeszcze na gali, wychyla Tybek z Diglem. No i teraz będzie przydał się pomoc od Saja. Znów próbuje wychylać Saju, ale niecelne strzały. Bomba wciąż leży. Próbują zdobyć zawodnicy terrorystów. Teraz po tej wymianie troszkę lepiej wygląda ekipa terrorystów, bo tutaj jednak mają więcej HP, Saja ucieka, gonił go Alien, zeskakuje na dół, Tybek wciąż na gali. I teraz Alien kontra Saju. Saju chyba chciał pójść z nożem niepotrzebnie. No i Tybek zostaje na gali sam, 1 na 2. Zobaczmy, na co stać Tybka jeszcze w tym spotkaniu. Wcelowane z Diglem, podchodzi Adam, niecelny strzał Tybka, próbuje wychylać, ale to się tam blisko Alien, wycofuje Tybek, ale Alien już nie odpuścił. Jest fragi, jest runda 4-12. Ale Easy musiał być naprawdę w dużym szoku. I 20 fragów jeżyczek. Easy 7-15. Czemu? Czemu tych fragów jest tak mało? No jest scoutu Pongowskiego. Easy agresywnie chyba chce pójść na galę, tu jednak jest Pongowski celowany i Easy! Nie, to Marcin trafiony, no miał gdzieś szczęście, że zasłonił go Marcin ciałem, ale Alien dokłada fraga na długiej. Pongowski już się wceluje z respa. Razem z nim jest Nerwarin, który chyba chce pójść po przeciwnika, ale był Easy na gali, to była niespodzianka. Ładnie teraz Saju z Digla, no. Nie, to Pongo trafił, myślałem, że do Saju trafił taką głowę. A to Pongowski został, to po raz kolejny teraz Saju sprytnie, no i 2 na 2 nam się zrobiło. Mają digielka u Saja, bomba jest na respie u Easy'ego i to jest coś ciekawego. A Easy próbuje przejść na bombsite B, teraz Master Czułek chyba go nie słyszał. Sprytne zagranie Easy'ego, Jerzyczek zostaje na bombsite A, będzie plantował Easy na bombsite B. Easy jednak chyba już się domyślił, co się stało, bomba podłożona, Easy już po niego idzie, ale Jerzyczek jest na plecach, oj to chyba się nie uda, Jerzyczek mierzy i jest frag, ależ długo celował. Bardzo długo celował. Master Czułek podniesie sobie P90, już zobaczył Easy'ego, mocno bity jest Easy i jest frag, no i wie gdzie jest Jerzyczek. Ten zostaje na respie, czekając na przeciwnika, no ale Master Czułek przecież już wie dokładnie, gdzie był rywal, no i pójdzie broić bombę. Jerzyczek jednak wraca od okna, no i ciekawe, czy wytrzyma ten pojedynek. Już jest na bombsite, Master Czułek, oj! Ta pierwsza seria rzeczka była niecelna i to mógł Master Czułek wykorzystać, ale jednak się to nie udaje. 5-12. Szansa na comeback. Dziewiętnaście fragów Pongo, Saju 18, teraz to Saju otwiera tabelę jednak po stronie CT. Po stronie terrorystów jeżyczek 22, 18 fragów Alien. Tym razem Easy dołożył w końcu fragi w tej rundzie, bardzo ważnej rundzie. Bo już było blisko. Tybek tym razem ze scoutem, teraz on wcelowany w palmę, a terroryści już na długie, już będą atakowali. Na plecach jeszcze Marcin, pilnując tych pleców. No i zobaczmy, co z tego będzie. Już Master Czułek zauważony przez terrorystów, pędzi po niego Easy, nie odpuści Easy. Absolutnie w tej sytuacji. Tybek raz trafił, chyba jeżyczka za 71 HP. A to jeszcze jest za mało. Easy próbuje wskoczyć z tego smoka. Czai się tuż za nim. Sprytnie zrobił to Easy. Wychyla się Tybek. No i Easy da sobie radę 4 na 3. Saju od pleców, od długiej. Ma Galila. Skoczy do piachu. No i tam poszuka pojedynku z rywalem. Saju już po głowie. Adama trafia idealnie, więc musi uciekać Adam. Teraz będzie napierał Nerwarien. No to jest okazja, żeby coś tu jeszcze zrobić. Ten młodów na bombset może troszeczkę niepotrzebny, ale Nerwarien z pistoletem może być groźny. Zobaczmy. Ale był Easy do pomocy.
Saju w końcu trafiony, no i Pongowski zostaje sam, od respa tutaj pójdzie na plecy. Nie, zostanie, poczeka. Jerzyczek to Jerzy Janowicz. Jest Adam, ale tu na spokojnie Pongowski zdobędzie broń. SSG, SG, nie SSG, SSG to oczywiście scout, to SG553. No i mamy 12-6 dla zespołu antyterrorystów. Tutaj troszeczkę sobie odpuścili na moment zawodnicy antyterrorystów grę, ale teraz myślę, że będzie już inaczej. Pongo rzucił nawet broń swojemu koledze? Nie, myślałem, że postawi tego SG, a to jednak do niego. Rzucony smok na środek, będzie skasowaną trupialnię prawdopodobnie Pongo, a tu będzie rush na bombside B, a Pongowski już na plecach. Zatrzyma się na spokojnie, słyszy teraz Adama, będzie okazja, Pongowski z jednym fragiem, teraz Pongowski przed szansą, dwa fragi dla niego. Ależ zrobił wjazd, trafiony Jerzyczek jeszcze został takim rykoszetem właściwie. Potem jak zginął Adam, zdążyli się obrócić, ale nie zdążyli zdobyć fraga, zanim Pongowski zdobył kolejnego. Tu na respie wciąż zostaje Alien, długo z kolei skrócił już Nerwarien. Patrzę sobie te plecy, no ale musi uważać, ktoś pilnuje tego respa, tym razem Marcin dostrzegł przeciwnika. Wychyli się błyskawicznie Alien, jest tam Nerwarien troszkę zamknięty, 4-3, a Sayo jest obity, więc to jest okazja. Tybek jednak trafia i z jego, który był w dolnej trupiarni. Tu wciąż jeszcze Nerwarien się czai, Marcin zauważył rywala, ale Nerwarien wytrzymał ten pojedynek do samego końca, wychyla, ale tu już jest Alien. 1-3 w tym momencie. Tybek na gali, Alien próbuje swoich sił w tym pojedynku strzeleckim, ale Tybek tym razem był lepszy, teraz to była runda Tybka. To on zdobył te dwa bardzo ważne fragi, kiedy było 4-3. Tybek trafił z jego, później zdobył tego ostatniego fraga i to jest 13-6 dla zespołu CT, ale terroryści mają pieniądze, mogą grać na fullu. Już kupuje sobie akacza Easy, no teraz zobaczymy jaki ma pomysł. Marcin tylko z Diglem, no i tylko z pistoletem Boski CC, ale zobaczmy. Master człowiek podsadzony na galę razem z kolegą, tu będzie agresywna gra. Oj, coś się zablokowali nieco. Ach, trzech zawodników aż na gali. Na środku już jest Easy. Zafraszowany niewiele widzi, tam był Saju celowany, Saju trafiony, jeszcze jest Nerwarien, ależ to Easy przeciągnął. 23 AP na godzinie z jego, ale jednak fragi zdobył. Widać, że ma ochotę zdobywać kolejne, nej do dolnej trupiarni, tam Pongo nieco oberwał. A tymczasem długo atakowana, jest tu Tybek, musi uważać. Alien 58, Easy 23 HP. Na plecy pójdzie jednak Pongowski, słyszy Jerzyczka, no i niespodziankę miał Jerzyczek, tego się nie spodziewał. Troszeczkę długo się z nim męczył Pongo, ale jednak się udaje. No i 3-3, jest Alien, jeszcze na długiej. Tam Master Czułek na bombsadzie celowany, Alien już go namierzył, ale nie celna seria. Pongo z kolei patrzył sobie jeszcze środek, a terroryści w dolnej trupialni. No to się rozdzielili kompletnie, zawodnicy terrorystów. I Pongowski sobie zobaczy teraz przeciwnika, na plecach ma jednak już Marcina, to będzie niespodzianka dla Pongowskiego. Oj, za późno, nie no, nie za późno. Bo to był Marcin, to nie za późno, ale jeszcze powalczy Adam. Ale chciał próbować strzelać z Masterczukiem, ależ tutaj pojedynek na bombsecie, a. Adam próbuje wejść na plecy, tutaj jednak już na plecach Aliena jest Pongowski, tu sprawdzi sobie pozycję, ale nic z tego. Adam zostaje sam 1-3, nie ma bomby, musi po tą bombę pójść. Na spokojnie na walku. Słyszy już kroki Pongowskiego, ten skróci double dorsy, to jest okazja. Boski CC, ale niecelny strzał. Pongo dał sobie radę i to jest 14-6, a terroryści już mają kłopoty finansowe. 4600 ma Easy, co prawda, on zagra na full, ale pozostali nie tak dobrze. Easy 14 fragów, trochę potratował sobie sytuację w tabeli, no ale zobaczmy. Terroryści, boy, będzie... Turbo rush na bombset B chyba, tak mi się wydaje. Na plecach jest Pongo, Pongowski, ale szybko zastrzelony, no i Easy miał ten karabin, miał akacza, no i dzięki jego akaczowi nie udało się Pongowskiemu zrobić wjazdu na plecy. Na środku Masterczułek, niecelny strzał jednak ze snajperki, tu 3 AWP-y po stronie antyterrorystów, no i będzie wjazd, zobaczmy czy to się uda. Tybek celowany, niecelny strzał jednak, no i będzie okazja. Tybek znów nie trafia, jak tym cudem on jeszcze nie trafił żadnego fraga. Saju dołącza do kolegów. Celowany jest z okna, no i to Tybek trafił. W końcu się udało, Desi. Master Joy pilnuje środka. 3-4, terroryści mają tarapaty i to nie małe. Próbuje wejść Marcin, niecelny strzał. Master Czułka, teraz przydałaby mu się pomóc, ale jest tutaj Master Czułek. Celowany idealnie, no i 4-2 jeszcze Alien i Adam. Tylko oni we dwóch zostali przy życiu. Jeszcze Adam wyczeka tego fraga, jest trafienie. 2-3, no może coś z tego się uda zrobić, to będzie, że Alien dołoży kolejnego, podniesie snajperka, a Alien za WP zawsze jest groźny. Bomba jednak leży na bombsite B, tam jest na blisko Saju i Nerwarien. Stąd zmieni broń sobie Adam. Próbuje skanować, nic z tego, jednak tu widzę, że dwie kosy w rękach. Czekają na Adama, no i jest kosa, ależ to zrobili. Tybek i Saju oczywiście, chociaż po asyście Nerwariena, sprytnie zrobili to przy tej trupialni, licząc, że wyjdzie z tego smoka zawodnik
terrorystów. No i wyszedł faktycznie Adam, nadał się na dwóch nożowników. 10 sekund do końca. Oj, mało czasu ma alien, ale próbuje jeszcze powalczyć. Wychyla się z okna. Już Saju chyba usłyszał, skąd przyjdzie przeciwnik. Oj, alien będzie miał kłopoty. Oj, nie ma jak chyba, nie ma jak. Oj, oj, nie trafia, nie trafia. Skosy go, Tybeka jednak. O, jednak, jednak. Tybek trochę się zagubił w akcji. Ja nie wiem, słuchajcie, jak to wygląda, kiedy on sobie robi śniadanie, ale myślę, że samo krojenie chleba zajmuje mu trochę czasu. W końcu jednak dokroił się tego fraga. Także jest 15-6 i jest runda meczowa. I to tych rund meczowych mamy 9 aż. Tu alien, oj, chciał się postrzelać z digielkiem, ale coś nie wyszło. Tu scout pongowskiego był za mocny. No i zobaczmy, jeszcze pongo. Wcelowany w górną trupiarnię, Jerzyczek blisko niego. Pongowski strzał celny, wyciąga jeszcze 5-7, no i Jerzyczek cudem utrzymuje się na nogach. Saju z kolei na środku, tu jest blisko Easy. Trafione ze scouta przez bramę do 56 HP, wciąż czeka Saju, będzie okazja. Easy jest na skrzynce, rzucony jakiś granat. Saju niecelny strzał, Easy będzie rzucał flesza. Ale ma jeszcze tutaj jak się przed tym flashem schować, Saju. No i piękny frag ze scouta. Potrzeb mu pocelownik 4-3, no i to już chyba będzie GG. Jerzyczek 4 HP, nie ma Iziego. No nie sądzę, żeby Izy ten powalczyć. Jerzyczek próbuje zaatakować Tybka, ten zawupał. Ucieka w bombce, Jerzyczek chowa się w smoku. Sprytne zachowanie, ale jest kosa, Tybek. No widać, że nauczył się w międzyczasie grać z nożem. Izy już pisze GG, już nie wierzę w Marcina. ale może jeszcze Marcin, może. Może na noże. Wraca. No bombce ta w sumie jest pusty. Więc czemu by nie? A widać, że już tam zresztą gonią go z kosy, tylko gdzie się podział Marcin? Halo, halo? Dziwna sprawa. A to jeszcze, wiesz, jeszcze mecz trwa, także nie spoileruj, kto wygrał, Patryk, bo jeszcze może nie widzą ludzie, że wiesz. Dziękuję bardzo za bardzo miły komentarz. Ja zaraz wrócę. Za miłe spotkanie. Ja zaraz do was przyjdę, słuchajcie. Tylko jeszcze mecz się nie skończył, przecież Easy. Jeszcze Marcin walczy. Mały Marcin. Spoiler poszedł? Troszeczkę. Nie. Oj, oj, Marcin, jeszcze próbuje walczyć z Tybek blisko niego. Man, nie może macie trafić, jedna kula, nie ma już tego stracia jednak. Saju próbuje złapać Rywala z kosą, bo tam jeszcze na plecach ma dwójka zawodników i jest koniec. Teraz jest koniec, Patryk. Teraz jest koniec. Idę tam do was, chodź na górę. Zaraz przyjdę do waszego zespołu. Halo, halo. Cześć. Jak tam po meczu, powiedzcie, się czujecie? Halo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Świetna zabawa była. Fajny mecz, no. Tak, bawiliście się dobrze, mówicie. Świetnie się bawiliśmy. Dobrze. Czy myślicie, że byliście po prostu lepiej przygotowani, byliście w lepszych humorach, czy to była jednak kwestia nierównych składów, jak myślicie? Znaczy totalnie zauważyłem. Mieliśmy chyba trochę lepsze taktyki po prostu. No też mi się wydawało właśnie, że te wasze wjazdy z 50-kami rushy na bombsite to były takie no, nie do po prostu... Nie do obrony. Czytaliśmy i po prostu leczyliśmy. Telepatycznie szło wszystko. Trochę krakowski klimat odpalił, ale... Nie no, cała ekipa naprawdę była bardzo mocna. Saju z Pongiem na czele, później pozostała trójka, która też cisnęła w sumie, absolutnie nie odstawała. W ważnych momentach była w stanie zdobywać kluczowe fragi, także... No to był przepis dobry na drużynę po prostu. No, trafiliście idealnie z zespołem. Chemia w zespole była, rozumiem. Tak, była, absolutnie, tak. Normalnie u nas nie mieliśmy żadnych problemów z komunikacją, że tak powiem. Jedno słowo i wszyscy już wiedzieli, co mają grać. To powiedz jeszcze, jak będzie wyglądało wasze świętowanie zwycięstwa tego. Czy to będzie jakaś impreza, jakiś clubbing, czy może herbatka? Idziemy pić po prostu. Aha. Rozumiem. A to czy tak na ostro? Czyli picie, siłownia i dziewczyny. Dokładnie. Wspaniale. Najpierw na siłce zostaw dyskotekowy. No to chyba, że tak. To życzę wam w takim razie miłego świętowania. Zasłużyliście absolutnie w 100% po zwycięstwie 2-0. Bardzo dobry meczek i dzięki wam serdecznie za emocje. Dzięki również. Dzięki za... Halo, halo. Halo! Powiedzcie, halo. Co się stało? Co się stało? Bo miało być lepiej. Stary, przeciwnik był lepszy. Gratulujemy. I tyle. Dokładnie. Pięknie. Będziemy trenować, będziemy tutaj dawać się wszystkim, myślę, że tych chłopakom przyda się parę wskazówek. O nie, na pewno. Na przykład gdzie jest B, jest A, gdzie jest B, albo jak się idzie na B. To było aż tak? No było tak. Niekiedy tak. Ja tak żałam, że Jerzyk zachowywał broń cały czas, bo tam ja zawsze się czekał, pamiętam takiego klaczera, on zawsze w takich klaczach był w stanie pociągnąć taką grę w ogóle na swoje barki i w ogóle, a tutaj zawsze zachowywanie broni, jakoś tak za bardzo pasywnie, no szkoda. No, także generalnie, no myślę, że tutaj... Izak, jesteś w domu? jestem. Jestem tam zaraz, nie? A to chcesz się wódeczki napić po tej przegranej, czy coś?
No i chyba nie tak zaraz, bo to jednak kawałek drogi z Łodzi. Znaczy, grało się fajnie, naprawdę. Mega, mega fajnie, że taka ekipa się zebrała, tak jak jest. To powiedziałem. Ale no następnym razem. Jak nie dziś, to jutro, jak to mówią, więc... Jak nie jutro, to pojutrze. Pewnie. Wygraliśmy tylko bitwę, jak... wojna będzie nasza. Tak, ale wygraliśmy kosy, więc... Ja na przykład proponuję, wiecie, że tak naprawdę na przykład Pongowski on nic oprócz TSA nie potrafi grać, nie? Także może jakąś inną grę znajdziemy. Ja chciałbym pozdrowić serdecznie Pago z tego miejsca. Rainbow Six Siege. Nie, przysięgam, że ja nie wiem ile on mi w tych dwóch meczach zasadził tych headów, nie wiem, ale każdy jego frak była głowa, na mnie przynajmniej. Ale widziałem, że Jerzyk też. Dostawał od Pago, wszyscy dostawali tak naprawdę. Jak Pago miał na pierwszym mapie chyba 33 fragi, to trochę tych fragów musiał strzelić, nie? Na was faktycznie, no. 95%. No, naprawdę szkoda. I ale jedną rundę na daście z Afką. Tak, za wódki, tak, bardzo ładnie. To było bardzo fajne. Bardzo mi się podobało, że była tam taka luka w tych smokach, którą żeś wykorzystał, nie? Że tam żeś się wcelował, później żeś wyszedł sobie na saja, później na drugiego. To była bardzo ładna runda faktycznie. No brakowało też takich fragów to... u Easy'ego właśnie, żeby Easy też tak wykrywał jakąś taką rundę z jakimś Ejsikiem czy coś. Brakowało mi tego faktycznie. Uwierz mi, że ciężko było. Jeszcze na Mirażu było dość prosto, ale na DAS dwójce to jak już po prostu padało coś w przeciągu dwóch sekund. Ja byłem w szoku, jak oni tam w ogóle, jak oni wchodzili z tymi pompami na bombsite B, no nie? Rzuciliście sobie smoka. Później Marcin w sumie się rzucić grant zapalający, to byłoby fajne, gdyby on wszedł. Tak, gdyby nie. Ale później Easy, jak już puścił tą serię przez tego fallouta przez tego smoka, to oni tam wszyscy mieli po 50 HP, nie? Jeszcze no jedna właśnie. Taka seria i oni by popadali po prostu, ja myślałem, że wiesz, ja już patrzę na ciebie, bo sobie myślę, kurde, no zaraz ace będzie. No później nagle oni zaczęli wychodzić z tego smoka, dwa strzały z tej pompy, to jeszcze Nerwarin i Tybek sobie wyszli, postrzelali i było po rundzie. No. Ale to tak jest, jak coś nie idzie, to po prostu już nie idzie potem, nie? Wiesz, że doskonale jak to jest, nie? No niestety, tak było faktycznie. No ja chciałem bardzo podziękować wam, chłopaki, za grę. Miło mi się grało, fajnie, że poznam. Dzięki wielkie. Ja również dziękuję, bo zabawa była dziękuję super. Bardzo za komentowanie i mam nadzieję, że... Dzięki. Dzięki bardzo. Dziękuję wam serdecznie. Dzięki. I do następnego w takim razie. To znaczy, że my Easy idziemy grać w Cantera? No możemy iść przecież, nie? No chyba tak, no. Trzeba w fejsie gdzie tam wiesz co, Izak, weź. Dawaj, bo jestem tak zdegustowany, zdruzgotany, ja muszę się podnieść z tego bagna, nie? Chłopaki, no dobra. Kij z tym meczem, ale ten zakład, Boże, jestem tak porobiony. A co trzeba było się Jerzyk najpierw mnie zapytać, nie? Naprawdę. No właśnie. Właśnie nie chcę wam powiedzieć, ale tobie na pewno powiem. Nie. No dobra, panowie. To dzięki serdecznie za uwagę i się widzimy zaraz na TS-ie w takim razie. I z tym, co widzę, a z tym, co nie widzę, to trzymajcie się. Dzięki serdecznie za meczek i za emocje. I do następnego w takim razie. Dzięki. Pa. Dobrze, napiszę na ciebie, Izak. Na razie. Dobra, słuchajcie. I na tym kończymy stream na Fantozy Expo Challenge. Streamie oczywiście. To był kolejny mecz gwiazd. 2-0 wygrała ekipa Saja. Mecz na pewno bardzo, bardzo ciekawy. No i oczywiście drużyna B. Saju, Pongo, Nerwarien, Tybek, Master Czułek. Dzisiaj wygrywa wysoko 2-0. Wysoko, bo na pierwszym mapie 16-10, na drugim chyba 16-5 czy do 6. Jakoś tak, ale były emocje, były ciekawe akcje, było wesoło, było śmiesznie. Teraz ja muszę sobie iść postrzelać hedy, także widzimy się u mnie na streamie już za moment, wpadajcie, ja odpalam od razu stream, tylko sobie pewnie wypiję trochę wody, bo od tego gadania się trochę zgrzałem, więc zaraz do was wracam, słuchajcie, zaraz jestem i będzie można przeżywać nowe emocje, tym razem już nie w meczu gwiazd, po prostu w meczach ligowych Face It, także zaraz do was wracam z moim streamem, mam nadzieję, że wpadniecie. Chyba wszyscy znają Lenka, Twitch TV, Izako, przestrzelona na końcu, wpadajcie, widzimy się za chwilę, a z tymi, co się nie widzę, to życzę wam miłego weekendu.